Beznadziejna. Ledwo mu ta gitara z rąk nie wypadnie. Nie znam się na muzyce, a i tak słyszę, że coś mu się sypie. Proszę, jaki krytyk. Wyluzuj trochę, jest całkiem niezły. Coś go boli, na coś się nie godzi. I to słychać. Co prawda brakuje mu scenicznej charyzmy, nie umie pracować palcami, co chwila gubi rytm, ale poza tym jest niezły. Ty to umiesz człowieka skomplementować. Też tak zaczynałeś? Johnny, uliczny grajek z wielkimi marzeniami? Nie rozśmieszaj mnie. Nie miałem czasu na zabawę w drogę do sukcesu. Za bardzo byłem zajęty budzeniem świata z letargu. Sukces bywa przydatny. Jeśli chcesz obudzić świat, to wiesz, najpierw ten świat musi cię usłyszeć. Sukces kosztuje. Która wielka wytwórnia podpisze z tobą kontrakt, jeśli miażdżysz w tekstach takie molochy jak ona? Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. No już dobrze, królewno. Ale przecież dawaliście jakieś koncerty. Widziałem twoje wspomnienia. Prawda. Graliśmy, gdzie się dało. W parkach, starych fabrykach, undergroundowych klubach. Od początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Znaczy, że da się jakoś zdobyć stare butlegi samuraja? Brzmi jak świetna okazja, żeby zostać twoim fanem. Znajdę te nagrania i będę piszczeć jak napalona piętnastolatka za każdym razem, gdy się odezwiesz. Cieszysz się? Tylko kurwa spróbuj. Dobra, żarty na bok. Myślisz, że te nagrania jeszcze istnieją? Mówisz, po tylu latach? Niedaleko stąd jest Rainbow Cadenza. Klub, w którym grywaliśmy aż do rozpadu zespołu. Fantastyczna miejscowa. Oaza dla ludzi z właściwymi priorytetami. Może będą coś wiedzieli. Johnny, obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkt dla przeciwnej drużyny, co? Właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć, jak wszystko, o co walczyli, obraca się w gówno. Już możemy? Cześć. Mówi ci coś nazwa Rainbow Cadenza? Aha, następny. Nie jesteś trochę za młody na wielbiciela dinozaurów? Że co, proszę? Przychodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat temu. Chyba wywieszę w końcu jakąś tabliczkę. Wiesz coś na temat bootlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no nie wiem, samuraja? Samuraj? Samuraj. A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem, w latach 20. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. W sensie, że robi tam zakupy? W sensie, że to u niego robią zakupy. Przynajmniej tak głosi legenda. Wciska ludziom nagrania przedpotopowych zespołów indie. Koniecznie takich, o których nikt nie słyszał. Idealnie. Dzięki. Ej, szukam dobrej muzy. Masz jakiś laser pop? Może coś od Askrax?
Chłamu nie sprzedaję. Albo szukasz dobrej muzy, albo tęczowego gówna. No już bez nerwów, żartowałem. Laser pop, kurwa, laser pop, że niby u mnie. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam Cartesian Duelist, Treasure Eurodyna, Tainted Overlord. A Samuraja? Młody, jeszcze pytasz? Never Fade Away, Dancing with My Axe, Tipping In. Do wyboru, do koloru. Silver Hand był mesjaszem rocka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Widzę, że trafiłem na rasowego psychofana. I nie wstydzę się tego. Dzisiejsi muzycy nie sięgają mistrzowi do pięt. Silver Hand miał coś, o czym im się nie śniło. Srebrną rękę. Ogień, młody, ogień! Facet zatrząsł z posadami korporacyjnego świata. Zginął, walcząc o swoje ideały. A nie przeszkadza ci, że był przy okazji terrorystą? Blaze way down the rebel path. Szukam prawdziwych artefaktów. Na przykład bootlegów z pierwszych koncertów Samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o bootlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu, lepszemu sezonowcowi. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko o Johnnym Silverhandzie. Dawaj, zaimponuj mi. Wiem, co powiedział Keremu, gdy widzieli się po raz ostatni. Nazwał go pizdą, a potem poradził, żeby przestał być pizdą. Jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Przychodziłem tu jeszcze za czasów Rainbow Cadenza. Bootleg byłby zarąbistą pamiątką po starych, dobrych czasach. Nie kręć. Jesteś za młody, żeby pamiętać pierwsze koncerty Samuraja. Nawet cię na świecie nie było. Pozory mylą. Skąd wiesz, że ta boska twarz nie jest wszczepem odmładzającym? Dobra, cwaniaczku, udowodnij. Jak skończył się trzeci w historii występ Samuraja? Johnny, mój ekspercie, przyzywam cię. Potrzebuję szybkiego szkolenia z historii Samuraja. Tak, trzeci koncert. Pamiętam jak dziś. Podpaliłem gitarę, a potem roztrzaskałem ją o scenę. Tłum szalał. No, czekam. Łatwizna. Johnny podpalił i roztrzaskał gitarę. Pudło! Coś czułem, że to będzie dobre. Kto rozwala sprzęt na początku kariery? Nowe wiosła kosztują. Kurwa, Johnny, czemu mnie sabotujesz? Bo to śmieszne, bo mi się nudzi, bo nie podoba mi się twój konformistyczny ryj. Często ci się zdarza tak zawieszać? Trzeci koncert graliśmy w Kadenzie. Wybuchł mały pożar. Jacyś podpici kretyni próbowali go ugasić piwem. Denis fajczyła prawie całe afro. Przez kilka tygodni nosiła perukę. Za nic nie chciała sobie wszczepić technowłosów. Czekaj. Już pamiętam, był pożar. Biedna Deny. Ona i jej włosy. Już prawie zapomniałem. Chodziła plota, że Johnny zapruszył ogień niedogaszonym petem. Gówno prawda, to był pet Kerego. Ale oczywiście, Johnny jest winien każdej zadymie. Nadal ci nie wierzę, że tam byłeś, ale cholera. Takie rzeczy może wiedzieć tylko prawdziwy fan. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek spod lady. Częstuj się. Dzięki. Bierz i głoś słowo Silverhanda. Korporacje do piachu! Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel. Kiedyś myślałem, że to prawda. Spójrz na tego gościa. Ma co najmniej 6 dych na karku, a nadal żyje w 2020. To twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się?
Wysadziłem wieżę Arasaki w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Chcę, żeby się zmieniali. Siebie i świat. Minęło prawie 60 lat. Coś musiało się zmienić. Wiesz, co się zmieniło? Fasada. Nowe modele złączy interfejsu. Smaki syropu glukozowo-fruktozowego. I nowa twarz tej samej Arasaki. Stara zgnilizna w odświeżonym opakowaniu. Coś się zmienia. Może tego nie widzimy, ale coś na pewno. Owszem. Coraz mniej ludzi pamięta czasy, w których słowo człowiek znaczyło coś więcej niż skład wszczepów z drugiej ręki.